Cześć, witaj w podcaście Czuły Narrator, w piątym odcinku krótkiego cyklu, który ma za zadanie nauczyć Cię medytacji w różnych okolicznościach. A jeżeli chodzi o czułego narratora, to już dziewiąty odcinek. Dzięki praktyce, którą dzisiaj Ci zaprezentuję, możesz odkryć technikę, która jest Ci najbliższa, jeżeli chodzi o medytację, praktykę uważności. A no właśnie, i jeszcze coś ważnego. Fajnie, że słuchasz, fajnie, że praktykujesz razem ze mną i fajnie, że jesteś. A skoro tak, to jeżeli ten podcast do Ciebie trafia, wspiera Cię, zasubskrybuj go proszę, dodaj do obserwowanych i włącz powiadomienia o nowych odcinkach. Pomożesz dzięki temu sobie, mi i algorytmom w promowaniu publikowanych treści. Sztuczna inteligencja potrzebuje Twojej i mojej aktywności. Te proste medytacje, które prezentuję w tym, poprzednim i kolejnych odcinkach, możesz włączyć do swojego codziennego życia niezależnie od tego, czy i jakie inne praktyki medytacyjne, oddechowe czy duchowe wykonujesz. W odcinku czwartym Czułego Narratora pod tytułem Tu i teraz poprzez ciało zapoznałem Cię z pierwszą techniką. Była to medytacja, która czyniła Cię i czyni Cię obecnym dzięki doznaniom ciała. Odcinek piąty to praktyka poszukiwania ciszy pod wszystkimi dźwiękami, bez względu na okoliczności zewnętrzne. W odcinku siódmym pojawiła się medytacja na stojąco, która nauczyła Cię i uczy Cię wrażliwości na kontakt z ciałem poprzez obserwację doznań związanych ze stykaniem się Twoich stóp z ziemią. W ósmym odcinku pojawiło się rozwinięcie tej medytacji, uwrażliwienie Cię na obecność w ciele, w czasie chodzenia, w czasie spacerowania. Dziś praktyka z wykorzystaniem zmysłu wzroku. Zaczynajmy. Powodzenia. W trakcie tej praktyki możesz być na zewnątrz. Jednak równie dobrze możesz ją wykonać w dużym pokoju. To zależy od Ciebie. Rozejrzyj się. Wybierz coś, co jest stosunkowo blisko Ciebie. Przykładowo szklankę, która leży na przeciwległym krańcu stołu. Książkę, którą widzisz na pobliskim regale. A jeśli jesteś na zewnątrz, to może to być pobliskie drzewo w parku. Sprawdź. Zbadaj. Zaobserwuj wszystkie szczegóły wizualne, które możesz rozpoznać w obserwowanym obiekcie. Kolor, kształt, wzór, cieniowanie, fakturę, zniekształcenia, subtelności lub cokolwiek innego, co możesz zobaczyć. Co możesz zbadać, co możesz zaobserwować, co możesz scharakteryzować. Poświęć na tak wybrany obiekt kilka minut. A ja i mój głos za jakiś czas do Ciebie wrócimy. Teraz zwróć uwagę na coś, co jest położone dalej. Na coś oddalonego o kilka metrów od Ciebie. Potrzebujesz zauważyć istotną różnicę odległości pomiędzy pierwotnym obiektem, a tym, który wybierasz teraz.
zwróć uwagę na ten obiekt, ten oddalony, w taki sam sposób jak wcześniej, zwracając uwagę na wszystkie różne i poszczególne detale, szczegóły, kolor, kształt, wzór, cieniowanie, fakturę, zniekształcenia, subtelności i cokolwiek innego, co możesz zobaczyć, zbadać, scharakteryzować. I znów poświęć na to kilka minut, na zbadanie tego oddalonego obiektu, a ja za jakiś czas do ciebie wrócę. Teraz zwróć uwagę z powrotem na pierwotny obiekt, ten bliższy. Sprawdź teraz, czy możesz zauważyć jakieś nowe jego właściwości, które wcześniej nie zostały przez ciebie zauważone. Zaobserwuj, co się zmieniło. Co się zmieniło w postrzeganiu, w twoim sposobie patrzenia, w twoich odczuciach, w twoim stanie wewnętrznym. Jak skupienie uwagi na obiekcie oddalonym wpłynęło na to, jak teraz patrzysz na obiekt, który jest bliżej. Ćwicz w ten sposób. Powtarzaj tę praktykę co najmniej raz dziennie. Możesz ją stosować nieomal wszędzie. Staniesz się dzięki niej bardziej obecna, obecny. Uwrażliwisz się na detale i subtelności otoczenia, otaczającego cię świata. A jeśli podcast Czuły Narrator jest dla ciebie pomocny, wspiera cię, poleć go innym. Zasubskrybuj podcast, dodaj go do ulubionych i włącz powiadomienia. Słyszymy, widzimy się za tydzień. Powodzenia.